Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś zapraszam na recenzję Xiaomi Mi 9T, tudzież Redmi K20, bo i pod taką nazwą to urządzenie spotkacie. Dlaczego dopiero teraz? Za chwilę Wam powiem. Postanowiłem trochę odwlec tą recenzję w czasie, żeby nieco chłonąć, bo dawno żaden telefon mi się tak nie spodobał jak ten. Po prostu na niego cały czas patrzyłem, bawiłem się tymi mieniącymi pleckami, wysuwanym aparatem fotograficznym, bo tutaj mamy aparat wysuwany. No jest mnóstwo bajeru, do tego ten telefon po prostu genialnie wygląda i z przodu, i z tyłu. Z przodu bezramkowy ekran, no mnóstwo bajeru, czegoś takiego, co przecina tą naszą szarą smartfonową codzienność. Ten telefon jest po prostu trochę inny. No i postanowiłem, że jednak ocenię go tak bardziej na chłodno, jak już przestanie mnie, nazwijmy to, kręcić. No i teraz jest już chyba ten czas, kiedy mogę Wam na chłodno o tym smartfonie poopowiadać, bo wiecie, on nie składa się z samych tylko zalet. Niewątpliwie jego zaletą jest wygląd, ale o tym za momencik. Najpierw zajrzyjmy do zestawu. W komplecie poza samym telefonem i makulaturką i igiełką do otwierania gniazda na karty mamy przewód USB, szybki zasilacz 18 W i pokrowiec. By było zabawnie, pokrowiec jest czarny, nieprzezroczysty. Skrzętnie ukrywa urodę telefonu, ale z drugiej strony fajnie go chroni. Nie pożółknie jak te plastikowe silikony i moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej niż takie silikonowe, które zazwyczaj są dodawane przez Xiaomi. No i w komplecie, moi drodzy, nie ma słuchawek. Niestety nie ma słuchawek, ale pocieszę Was, że smartfon ma mini jacka na górnej ściance, co myślę, że w obecnych czasach jest zaletą. No ale wadę też mamy. Znajdziemy ją na dolnej ściance. Tu mamy szufladkę na karty. No i wiecie co? Tam wchodzą tylko dwie karty nano SIM. Nie da się powiększyć pamięci za pomocą karty microSD. Szkoda. No i jak już jesteśmy przy urodzie telefonu, to popatrzcie na dolną ściankę. Mamy tam właśnie rzeczoną szufladkę na karty, USB-C, mikrofon i głośnik. Taki trochę bałagan, brakuje tu symetrii. To samo na górze. Jest mini jack, jest wysuwany aparat fotograficzny. No i by było zabawniej, jest tutaj też dioda powiadomień. Dioda powiadomień jest tutaj. Ona po prostu świeci światłem tego mechanizmu, bo mechanizm, moi drodzy, jest tu podświetlany. Wygląda to bajerancko. I kiedy mechanizm jest schowany, to ta dioda świeci jako dioda powiadomień. Gdy mechanizm się wysuwa, to po prostu podświetlany jest tą samą diodą. Przeoszczędzi trochę na diodach. No w sumie dobrze, ale tu znowu mamy brak symetrii. A czemu ja się tak tego czepię? No bo popatrzcie, jak ładne jest to urządzenie. Po prostu urodą bije większość modeli, które w tej chwili mamy na rynku. Ten wzór nazywa się Glacier Blue. No trochę skojarzenia z lodem budzi, bo ma takie nacięcia. No fajnie to wygląda, fajnie to się mieni. Powiem Wam szczerze, kamera nie jest w stanie tego oddać za Chiny ludowe. Na żywo wygląda to po prostu mega, po prostu zabójczo, po prostu genialnie, świetnie. Trochę tutaj dysonans budzi ten oddzielony obiektyw z dodatkową ramką. Trochę tutaj tego za dużo, ja bym te napisy też wywalił. Byłoby jeszcze ładniej. No jak już jesteśmy przy aparacie fotograficznym, to spieszę dodać, że rameczka trochę wystaje poza obrys obudowy. Ale, co ważne, obudowa zapowiada się na trwałą. Użyłem tego telefonu już dobry miesiąc i wygląda jak nowy. Ani tył się nie porysował, ani przód. Mechanizm aparatu, choć początkowo budził moje obawy związane z tym, że się będzie brudził, że się będzie zacinał, blokował, działa jak nowy. Nie da się go popsuć. Możemy go na siłę wcisnąć, po prostu się wyłączy. Możemy go przy otwieraniu palcem przyblokować. Po prostu się zatrzyma, nic się nie dzieje. Kiedy telefon zaczyna upadać, upadek jest wykrywany czujnikami i aparat się szybko chowa. Także myślę, że ten mechanizm faktycznie będzie trwały, chociaż pamiętajcie, żeby takich telefonów i tego, i wszelkich innych, w których coś się wysuwa, rozsuwa, rozkłada, raczej nie zabierać w miejsca, gdzie mogą się zapylić. Czy na plażę, czy do jakiegoś warsztatu, stolarni i tak dalej, bo jak tam wejdzie jakiś paproch twardszy, no to co najmniej porysuje się ta wysuwana część, a no tu wysuwa się obiektyw, więc będzie bardzo niefajnie. Albo wręcz się ten mechanizm zatrze, zablokuje i no, będzie zgryz. I ten mechanizm, choć bardzo efektowny i bardzo fajny, odpowiada za jeszcze jeden, powiedzmy, niedostatek tego telefonu. On jest oczywisty, bo wynika ze specyfiki konstrukcji. Niemniej wspomnę, że obudowa nie jest wodoszczelna. Pamiętajcie też o tym. Co do ergonomii, większych zastrzeżeń nie mam. Przyciski są położone bardzo fajnie. Zwróćcie uwagę, że włącznik jest czerwony. Taki fajny detal, subtelny, ale jednak.
Przyciski trafiają ładnie pod palce, pracują tak jak należy. Tu jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o trzymanie telefonu w dłoni, cały ten feeling, kiedy go używamy, również jest bardzo fajnie. Smartfon bardzo dobrze pasuje do ręki. Natomiast trzeba go dość mocno trzymać, no bo jest śliski. Jak każdy szklany smartfon, także i ten ma tendencję do uciekania z ręki, ma tendencję do zjeżdżania, kiedy leży na płaskich powierzchniach, takich lekko, nawet minimalnie pochylonych. Uważajcie, jak kładziecie go na stole, bo potrafi zjechać. No i niestety brudzi się dość mocno, jak to każdy szklany telefon, a na tym zabrudzenia widać szczególnie bardzo, bo tył jest taki raczej ciemny i rzucają się po prostu w oczy, trzeba go często wycierać. Na pocieszenie powiem, że przód brudzi się zdecydowanie mniej. A skoro już powędrowaliśmy naprzód, to popatrzcie, jaki ładny mamy tu wyświetlacz. Wąska ramka u góry, całkiem wąska na dole, bo ta brudka tu jest naprawdę bardzo minimalna. No jest, ale nieduża. Świetnie to wygląda, a sam wyświetlacz również jest bardzo dobry. Wykonano go w technologii AMOLED. Dzięki temu mamy oczywiście soczyste kolory, bardzo głęboką czerni. Tutaj przy tej czerni naprawdę ciężko odróżnić, gdzie się kończy ramka, gdzie zaczyna właściwy wyświetlacz. Do tego możemy oczywiście regulować kontrast ekranu, balans kolorów. Nie zapomniano też oczywiście o trybie ochrony wzroku, który może uruchamiać się lub wyłączać automatycznie. Do tego interfejs telefonu można przełączyć na tryb ciemny i wtedy to już w ogóle wygląda rewelacyjnie, po prostu zabójczo. Kąty czytelności obrazu są znakomite, podobnie jak poziom jasności, minimalny. Kiedy go jeszcze połączymy z tym ciemnym interfejsem w nocy, to bardzo komfortowo się będzie korzystało z telefonu. Maksymalny pozwoli spokojnie korzystać z telefonu w słoneczne dni. Co ciekawie, w trybie automatycznym maksymalna jasność jeszcze wyżej wędruje niż przy ustawieniu ręcznym, a automat działa bardzo dobrze, więc chyba warto z niego korzystać. Zastosowanie AMOLEDowego wyświetlacza pozwoliło umieścić czytnik linii papilarnych na dole ekranu. Jego położenie jest bardzo dobre, a działanie, no cóż, mogłoby być lepsze. Ja nadal nie jestem przekonany do czytników ekranowych, chociaż ten działa dosyć przyzwoicie. Mimo to moim zdaniem ustępuje nadal klasycznym czytnikom, jeżeli chodzi o szybkość działania i o pewność odczytów. Tutaj ta pewność odczytów jest całkiem przyzwoita, ale średnia taka moja 7 na 10 prób udanych no nadal nie może być nazwana rewelacyjną. Na pocieszenie dodam, że wokół czytnika możecie sobie sami wybrać dowolną animację. Tu jest kilka różnych wzorów do wyboru. Jak widzicie, ja sobie taki wybrałem, ale możecie mieć inny. Ot, taki fajny bajerek. No i jeszcze dodam, że poza czytnikiem linii papilarnych w smartfonie możemy korzystać z układu rozpoznawania twarzy. I działa on całkiem dobrze. Radzi sobie i przy słabym świetle, radzi sobie z okularami. Nie daje się oszukać na śpiocha. Nie udało mi się go również oszukać zdjęciem, ale już prędkość działania układu rozpoznawania twarzy nie wszystkich może usatysfakcjonować, bo musimy poczekać, aż aparat przedni wyjedzie z obudowy. Trwa to dosłownie chwilę i tak naprawdę to rozpoznawanie jest dość szybkie. Niemniej no, ten czas jest wydłużony o to wysunięcie obiektywu i pamiętajcie też o tym. No i pamiętajcie również o tym, że nie jest to najpewniejszy sposób zabezpieczenia. Czytnik linii papilarnych jest zdecydowanie bardziej sekurny. Nie będę narzekał na Mi 9T pod względem wyposażenia w interfejsy łączności. Tu w zasadzie wyposażenie jest kompletne, nie zapomniano nawet o NFC. Telefon bez problemu działa w kłopotliwych zasięgowo miejscach, radzi sobie z utrzymywaniem zasięgu sieci. GPS jest wystarczająco szybki, wystarczająco precyzyjny, tutaj też nie ma na co narzekać. A za obsługę połączeń odpowiada dość wygodny dialer z możliwością dyskretnego, bez powiadomienia rozmówcy, nagrywania rozmów, które również może się uruchamiać automatycznie albo ze wszystkimi, albo z wybranymi przez nas numerami. Komunikację tekstową powierzono natomiast klawiaturze Google. Jakość dźwięku w słuchawce jest zupełnie przyzwoita, natomiast wolałbym, gdyby otwór głośnika był nieco szerszy i może głośnik, gdyby był mocniejszy, bo tu niestety trzeba celować telefonem dobrze do ucha, żeby prawidłowo słyszeć rozmówcę. Takie trzymanie niedbałe telefonu ramieniem w tym przypadku odpada, nie słychać wtedy dobrze. Trzeba telefon dobrze trzymać przy uchu, żeby rozmówca był słyszany, ale kiedy go już słyszymy, jakość dźwięku jest naprawdę przednia. Bardzo dobrze spisuje się również głośnik zewnętrzny na dole. Jest to prawda jeden, ale gra czysto, gra donośnie i w zupełności nadaje się do wykorzystywania w roli urządzenia głośno mówiącego, na przykład w samochodzie. Naprawdę daje radę. No i muzyki też można posłuchać, ale jak lubicie muzykę, to nie słuchajcie jej przez takie głośniki nigdy, przenigdy nie słuchajcie muzyki przez taki głośnik w telefonie. No cóż, ja mam takie dziwne skrzywienie. Pamiętajcie, że jest mini jack, więc możecie sobie podłączyć dowolne słuchawki. No i oczywiście Bluetooth też jest.
Wszystkie moduły łączności, jakie znajdziemy w Mi 9, te spisują się bez zarzutu. Podobnie bez zarzutu spisują się jego mikrofony. Moi rozmówcy stwierdzili zgodnie, że jakość dźwięku jest również bardzo, bardzo dobra. Dobra jest również jakość dźwięku podawanego na słuchawki. Mamy tutaj do dyspozycji w interfejsie telefonu equalizer, dość rozbudowany. Mamy możliwość włączenia czegoś, co nazwano tutaj dźwiękiem hi-fi, czyli to jest taki też jakiś korektor dźwięku poprawiający nieco brzmienie. I są również gotowe nastawy dla różnych słuchawek Xiaomi. To już znamy z wcześniejszych modeli tej marki, także nie ma tutaj się nad czym rozwodzić, ale można ich wypróbować również z innymi, niekoniecznie firmowymi słuchawkami Xiaomi, to również daje radę. No i tutaj musicie sobie dopasować, co lubicie, które brzmienie Wam najbardziej odpowiada. W każdym razie daje to radę. No i jeszcze dodam, że oczywiście jest dyktafon i oczywiście jest radio FM. No i Xiaomi jeszcze też naturalnie dokłada własny odtwarzacz muzyki. W Xiaomi Mi 9T znajdziemy znajomy interfejs MIUI wersji 10.3 pracujący w oparciu o Androida 9.0. Ten interfejs już wiele razy opisywałem, więc dziś pozwólcie, że skupię się na tym, co najważniejsze lub charakterystyczne wyłącznie dla tego modelu. Interfejs może mieć formę płaską lub zasobnikową, a nawigować możemy po nim tradycyjnymi przyciskami w dole ekranu lub intuicyjnymi gestami. Gestów się naprawdę łatwo nauczyć, ja już się tak przyzwyczaiłem, że teraz w innych telefonach mi ich brakuje. Serio. Panel powiadomień i skrótu wyglądają i działają zwyczajnie, klasycznie, podobnie jak menu ostatnich aplikacji i opcja dzielenia ekranu. Możemy również włączyć sobie dodatkowy panel z ulubionymi widżetami wysuwany z prawej strony. Przeciągamy palcem w prawo i pojawia się taki panel, gdzie możemy sobie różne widżety z tego, co najczęściej korzystamy, dodać. I teraz pora na unikalną cechę tego modelu. Jest to możliwość zmiany dźwięku towarzyszącego wysuwaniu się przedniego aparatu. Nie zabrakło w menu pływającego klawisza, który w Xiaomi nazywa się asystent dotyku. Mamy też tryb obsługi jedną ręką, czy możliwość dodania dodatkowych skrótów, na przykład szybkiego włączenia latarki podwójnym kliknięciem włącznika, czy tam innego przycisku. W menu mamy również możliwość wybudzania ekranu za pomocą podwójnego stuknięcia, czy poprzez uniesienie telefonu, a do tego jest też możliwość klonowania aplikacji i stworzenia wydzielonej strefy, tak zwanej drugiej strefy, aby na przykład oddzielić firmowe rzeczy od aplikacji i kont prywatnych. Xiaomi nie przesadza z preinstalowanymi aplikacjami, większość z nich jest przydatna, a te takie, które nam będą zbędne, na przykład Amazona, można bez problemu odinstalować. Telefon jest fabrycznie wyposażony, m.in. w apkę do nagrywania ekranu, do skanowania kodów QR czy wizytówek, jest apka do konserwacji systemu, jest apka do udostępniania plików i, by było zabawnie, trzy przeglądarki mamy na starcie do wyboru. Poza firmową Xiaomi jest jeszcze Chrome i Opera. Jeżeli pytacie o kwestię reklam, które się pokazują w interfejsie, bywają niezbyt natarczywe, rzadko je widziałem, a pamiętajmy, że można je wyłączyć i znikną. Interfejs generalnie i niezmiennie oceniam jako bardzo przyjazny, bardzo sympatyczny i wygodny, dobrze, co ważne, dobrze dopracowany i to też jest ważne w przypadku chińskich smartfonów, dobrze spolszczony. Czas na kilka słów na temat działania i wydajności tego telefonu. Ja prawdę mówiąc nie przepadam za tym tematem, bo już od pewnego pułapu cenowego to te telefony naprawdę pracują płynnie, pracują szybko, sprawnie i tutaj niuansiki już tylko wchodzą w grę. Jeżeli chodzi o Mi 9, to jest naprawdę bardzo dobrze, chociaż nie mamy tutaj topowego Snapdragona, a Snapdragona 730, czyli oczko niżej. Procesor jest wspierany przez 6 GB RAM-u, grafikę Adreno 618. No i tak naprawdę co z tego, że to nie jest Snapdragon 855 jak w bliźniaku wyższym, czyli w K20 Pro, bo jak pamiętamy Mi 9T to jest po prostu bliźniak Redmi K20, a Redmi K20 Pro ma właśnie tego mocniejszego Snapdragona. Tutaj tego nie odczujemy, tej różnicy, no można próbować zmierzyć, ale serio, no ten telefon naprawdę działa bardzo płynnie, da się na nim we wszystko pograć, więc nie demonizowałbym tego, że tu niby jest ten bardzo, bardzo mocno słabszy procesor, bo jest tylko minimalnie słabszy. W benchmarkach może coś tam zauważycie, ale kurczę, no ten telefon się nie nagrzewa, nie tnie, no wszystko pracuje tak jak należy. I jeżeli chodzi o wydajność, oceniam ją naprawdę bardzo dobrze, szczególnie kiedy odnosimy to do ceny telefonu, bo jeszcze pamiętajcie o tym, że to nie jest telefon z najwyższej półki cenowej, tylko z tej średniej, więc no, przykładajmy też do tego odpowiednią miarę i wagę. Tak naprawdę większym niż ten niby słabszy procesor, większym wrzodem
wiecie, gdzie dla mnie jest to, że nie można rozbudować pamięci wewnętrznej. Ja mam wersję 64 giga, która tak na starcie ma tam nieco ponad 50 giga wolnego miejsca i moim zdaniem to jest trochę za mało, kiedy nie możemy użyć karty microSD. Gdybyście kupowali ten telefon, to podpowiadam, że jest wersja 128 giga, którą ze wszechmiar polecam, szczególnie, że ona nie kosztuje wiele więcej od tej 64 giga. Zastanówcie się dobrze, wybierając, czy warto te 100 czy 200 zł, bo mniej więcej taka jest różnica, przyoszczędzić. Moim zdaniem nie warto, jeżeli już kupujemy telefon, a nie kupujemy go na miesiąc czy dwa, prawda? Xiaomi Mi 9T. Poza tym, że bardzo fajnie działa, bardzo pięknie wygląda, ma też bardzo porządny akumulator. 4000 mAh, co w praktyce przekłada się na bezproblemowe dwudniowe działanie urządzenia, nawet kiedy mocno się nim, że tak powiem, zabawiamy. Jeżeli będziemy oszczędnie gospodarować telefonem, to i 3 dni popracuje. Jeżeli chodzi o czas pracy z podświetlonym ekranem, to zależnie od scenariusza będzie to 6-7 godzin i pamiętajmy, że mamy tutaj szybkie ładowanie z szybką ładowarką w komplecie. Napełnienie baterii od zera trwa 1,5 godziny, ale już po pół godzinie przed upływem powiedzmy 40 minut mamy niemal połowę baterii naładowaną. Tak, 40 minut to już mamy spokojnie 50%, 30 to mamy jakieś 45%, mniej więcej w tej okolicy, także ładowanie też jest bardzo szybkie. No a jeżeli mam na coś pomarudzić, no to nie ma ładowania indukcyjnego, trochę szkoda, bo aż się prosi, jak są szklane plecki, prawda? Dałoby się zastosować, no ale tego nie dali. W sumie chyba, nie wiem, czy z tego korzystacie, czy nie, akurat korzystam, ale nie robię z tego jakiejś demonicznej wady tego telefonu, natomiast bardzo, bardzo, bardzo pochwalam, akumulator jest naprawdę dobry. Xiaomi Mi 9T wyposażono w bardzo sympatyczny zestaw fotograficzny, który lubię za jego uniwersalność, bo mamy tutaj główną dużą matrycę z jasnym obiektywem, mamy obiektyw szerokokątny o naprawdę dużym polu widzenia, bo to jest 124,8 stopnia i mamy teleobiektyw, może niezbyt imponujący, bo dający dwukrotne zbliżenie i do tego mamy oczywiście 20-megowy aparat przedni w bajeranckim wysuwanym mechanizmie. Jak wypadają zdjęcia i filmy? No za dnia jest po prostu świetnie. Detale są wzorowane bardzo dobrze. HDR spisuje się jak należy. Autofokus działa naprawdę szybko. Dodam jeszcze, że HDR może działać automatycznie. Ja bym proponował go zostawić w tym ustawieniu, bo faktycznie automatyka telefonu wie, kiedy go użyć i używa go z sensem. Sztuczna inteligencja jest oczywiście, radzi sobie bezproblemowo z rozpoznawaniem scen, ale czy z niej korzystać, czy nie, decyzję pozostawiam Wam. Podpowiadam, że warto zrobić zdjęcie w gołym automacie i drugie zdjęcie ze sztuczną inteligencją i potem sobie dopiero wybrać, które wyszło lepiej, bo ta sztuczna inteligencja czasem robi ze zdjęcia naprawdę cuda i zdjęcie jest piękne, a czasem wręcz przeciwnie, to zdjęcie w gołym automacie wychodzi nam lepiej. Także tu niestety trzeba stosować metodę prób i błędów. Ja proponuję robić dwa zdjęcia. Natomiast nie będę Was szczególnie namawiał na korzystanie z najwyższej rozdzielczości, czyli 48 megapikseli. Wystarczy robić w 12, wtedy mamy łączenie pikseli w jeden większy. I powiem szczerze, jeżeli nie drukujecie plakatów, billboardów i tak dalej, nie robicie dużych powiększeń ze zdjęć, to korzyść z tych 48 mega jest żadna. Pamiętajcie, że pamięci nie powiększycie, a te duże zdjęcia, no niestety zajmują dużo miejsca. Aparat szerokokątny imponuje polem widzenia, naprawdę obejmuje bardzo duży zakres, a przy tym niespecjalnie razi intensywnością efektu rybiego oka. Oczywiście ta deformacja obrazu jest, ale jest raczej taka miła dla oka. Aparat z teleobiektywem również nie stanowi powodów do narzekania, chociaż zbliżenie, tak jak już powiedziałem, jest tylko dwukrotne. W obu przypadkach, zarówno przy robieniu zdjęć aparatem szerokokątnym, jak i tele, trzeba pamiętać, że tam jest niższa jasność przysłony i w słabym świetle zdjęcia będą z tych obiektywów siłą rzeczy gorsze. I w przypadku teleobiektywu trzeba jeszcze uważać na jedną rzecz. Przy słabym świetle zdjęcie nie jest tak do końca robione bezstratnie, bo aparat przełącza się na główną matrycę i po prostu z niej robi wycinek, a nie korzysta z obiektywu tele. A żeby łatwo sprawdzić, czy robicie bezstratnie teleobiektywem, czy jednak robicie główną matrycą, wystarczy zakryć, bo teleobiektyw jest ten pierwszy tutaj. Przekornie, tu przy nim napisano 48 mega, ale tak naprawdę to ten jest teleobiektywem, 48 jest tu. No więc łatwo się przekonać, który obiektyw jest wykorzystywany, po prostu zakrywając ten albo ten i już. Zdjęcia robione nocą, robione po zmroku, no siłą rzeczy nie są już takie zabójczo, rewelacyjnie piękne, ale są całkiem niezłe, całkiem przyzwoite.
Tryb nocny również tu mamy i ja bym go polecił szczególnie do fotografii miejskiej, tam gdzie jest jednak trochę światła, są jakieś punkty świetlne, wtedy aparat trochę te punkty fajnie tak przyciemni, wyciągnie trochę z tła i te zdjęcia będą fajne, natomiast jak jest całkowicie ciemno, to nawet ten tryb nocny nic nie da, wręcz powiem więcej, nawet może dawać gorsze efekty w całkowitej ciemności niż automat, przy zdjęciach księżyca szczególnie to zauważycie, a najlepiej wtedy użyć trybu manualnego, bo wtedy już coś będzie widać, tylko pamiętajcie, że do tego musicie mieć statyw, zjechać czułością, a wydłużyć czas otwarcia migawki i wtedy będzie naprawdę też fajny efekt i całkiem dobre zdjęcia nocne też daje się tym telefonem uzyskiwać i znów przypominam, pamiętajmy, że to jest średniak, a nie topowy smartfon z najwyższej półki, więc też nie przesadzajmy, jeżeli odniesiemy jakość zdjęć do ceny, to moim zdaniem wypada to naprawdę bardzo dobrze. Całkiem fajnie wypada również działanie dodatkowych funkcji aparatu, jak choćby panoramowania czy rozmywania tła. Rozmywanie tła można jeszcze dodatkowo wzbogacić o efekty specjalne. Mamy tutaj takie różne symulacje oświetlenia studyjnego. Znamy to już z innych modeli Xiaomi. Mamy również możliwość rozmywania tła w różne wzorki. Tam serduszka na przykład i to się nawet może animować. Możemy sobie z tego zapisać gifa, kiedy to tło się za nami zmienia. No, taki sympatyczny dodatek. Jak ktoś lubi selfiaczki, to zdecydowanie tak. A dlaczego mówię o selfiaczkach? Bo przedni aparat, moi drodzy, też potrafi rozmywać tło i pozwala skorzystać z tych efektów. Fajnie, nie? Tylko pamiętajcie, że w przednim aparacie to już wszystko jest robione cyfrowo, bo jest tylko jeden obiektyw, ale nadal te efekty są całkiem fajne. A takie zwykłe selfiaczki, no również są fajne, tutaj nie ma na co narzekać, tylko pamiętajcie, jak w zasadzie przy większości aparatów przednich, że jak jest zbyt jasne tło za Wami, to obraz może być nieco przepalony, prześwietlony. No a to jest taka specyfika, już taka uroda przednich aparatów. W zasadzie w każdym telefonie ten efekt mniejszy lub większy jest zauważalny. Tu akurat jest taki średni. Niemniej selfie również pochwalam. W zasadzie filmy chyba też. Trochę stabilizacja tutaj mogłaby nieco działać lepiej, ale ogólnie jest dobrze. Tam przy 4K w niektórych przypadkach zauważyłem drobne zaburzenia płynności, ale ogólnie nie jest źle, no tylko że konkurenci czasem robią to lepiej. No, ale nie jest najgorzej. Jedyne, co mnie osobiście wkurzało, to utrudnione nagrywanie w super zwolnionym tempie 960 klatek na sekundę. Tu jest tak, że nagrywa się tylko 10-sekundowy fragment, a sama jego końcówka jest spowolniana. I ciężko wcelować dokładnie w ten moment, który chcielibyśmy zarejestrować. Musimy pamiętać, żeby nacisnąć klawisz nagrywania odpowiednio wcześniej. Niełatwo to zrobić. No mnie się średnio udało. Nie, po prostu to porzuciłem. Nie korzystałem z tego. Jest też nagrywanie w 240 klatkach już bez takich durnych ograniczeń i to polecam, bo zdecydowanie działa lepiej, a przede wszystkim jest wygodniejsze w użyciu, a te 960 to, kurczę, taki trochę bajer moim zdaniem dodany, tak samo jak te 48 mega. Interfejs aparatu fotograficznego jest charakterystyczny dla interfejsu MIUI. Też go dobrze znamy. Już tryby fotografowania przełączamy gestami, a dodatkowe ustawienia, w tym m.in. Google Lens, znajdziemy pod przyciskiem hamburgera. Są też filtry barwne, są zdjęcia kwadratowe, jest tilt shift. Jeszcze tylko podpowiem, że w aparacie fabrycznie jest włączone nakładanie znaku wodnego i selfie nie są odwracane. Musicie wejść w menu, jak kupicie telefon, skonfigurujecie sobie to odpowiednio tam poprzełączać. I tym sposobem dotrwaliśmy razem do końca opowieści o Mi 9T. No jak ja oceniam ten telefon? Wiecie co? Xiaomi to farciarze. Znów zrobili telefon, którym pewnie zostanie przebojem rynku, a na pewno bardzo dobrze się sprzeda, bo jest oferowany w bardzo dobrej cenie i przy tej cenie oferuje naprawdę dużo. Telefon w oficjalnej dystrybucji kosztuje 1599 lub 1699 zł, ale bez problemu znajdziecie go taniej. Wystarczy poszukać. I gdybyście kupowali, to od razu, jak już wcześniej zaznaczyłem, podpowiadam, kupcie wariant 128 giga. Jak widzicie, różnica w cenie jest nieznaczna, a różnica w komforcie użytkowania późniejszym będzie zdecydowanie większa. Będziecie mieli więcej przestrzeni na pliki, nie będziecie musieli ich co chwila zgrywać. Pomimo tego niedociągnięcia, zdecydowanie, myślę, mogę polecić ten telefon. On nie ma zbyt wielu słabych stron, natomiast ma sporo zalet, szczególnie, że kosztuje tyle, ile kosztuje. Przy tej cenie no po prostu nie sposób tutaj cokolwiek mocno krytykować. Tak jak powiedziałem, dla mnie największym mankamentem jest brak możliwości rozbudowy pamięci. I to jest w zasadzie tyle, bo reszta jest naprawdę dobra. Bardzo dobry akumulator, bardzo dobry wyświetlacz, genialny wręcz wygląd. Do tego przyzwoita wydajność, całkiem dobra fotografia. Do tego jeszcze przyjazny, sympatyczny interfejs. No i ten bajer, ten wysuwany aparat.
no to robi robotę plus te plecki, wow. No, telefon po prostu przyciąga wzrok. Można jeszcze ponarzekać, że nie jest wodoszczelny, można się trochę obawiać o uszkodzenie tego wysuwanego mechanizmu, ale tak naprawdę to są drobiazgi. Ja jeszcze tylko poprawiłbym trochę ten głośnik słuchawkowy, no i może dodał jednak ładowanie indukcyjne. Ale na pocieszenie, przypominam, jest mini jack i jest NFC, co u Xiaomi też niekoniecznie jest pewnikiem, tak? Tu akurat jedno i drugie mamy i bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o konkurentów, to przede wszystkim upatrywałbym ich w macierzystej stajni Xiaomi, bo można pomyśleć o nieco droższym Mi 9, któremu Mi 9 te naprawdę ustępuje tylko nieznacznie. Można pomyśleć o tańszym Mi 9 SE, ale niekoniecznie. I wśród konkurentów mogę jeszcze wymienić Oppo Reno Z albo zeszłorocznego Pocophone'a, ale nie, myślę, że gdybym miał sobie kupić telefon za powiedzmy około 1500-1600 zł, to serio myślałbym o tym, a gdybym poszedł do sklepu i zobaczył go na półce, popatrzył na te mieniące się plecki, to po prostu bym to kupił i już. Możecie mi zarzucać, że trochę wystawiłem laurkę temu smartfonowi. Ale serio, naprawdę bardzo go polubiłem, szczególnie, że kosztuje tyle, ile kosztuje. Przy tej cenie to jest naprawdę hicior, tylko zwracam Waszą uwagę na to, że nie da się powiększyć pamięci i że lepiej kupić ten z większym nośnikiem flash. Ale jeżeli pytacie mnie o dobry smartfon na średniej półce, to moi drodzy, to właśnie jest ten. I to mówię z pełnym przekonaniem, to mówiłem ja. Nie ja Ząbek, mówiłem ja Adam Łukowski z MGSM, który bardzo dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć.